Zapraszam Państwa do oglądania cyklu programów o Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Programy powstały po to, żeby przybliżyć Państwu nasze muzeum, pokazać rzeczy, których na co dzień nie można obejrzeć, o których czasami nie mówi się, bo po prostu brakuje czasu. Będziemy chcieli opowiedzieć historię, będziemy chcieli pokazać przedmioty, drobiazgi związane z mieszkańcami Kozłówki, takich, których nie zobaczą Państwo podczas zwykłego, tradycyjnego zwiedzania pałacu. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku, w pierwszym odcinku cyklu o Muzeum Zamojskim w Kozłówce, chciałabym opowiedzieć Państwu o Konstantym Zamojskim. To taka bardzo niezwykła postać, jednocześnie najważniejsza dla naszego muzeum. To osoba, dzięki której Kozłówka rozkwitła, to osoba, dzięki której Kozłówka zyskała niezwykły, tak charakterystyczny, rozpoznawalny dzisiaj kształt, wymiar i charakter. Zapraszam do wnętrz pałacowych urządzonych przez Konstantego osobiście. Dopilnował każdej sprawy, dopilnował każdego pomieszczenia, każdego drobiazgu. Nad wszystkim bezpośrednio czuwał. Opowiem o jego życiu i pasjach. Zapraszam. Konstanty Zamojski był synem Jana Zamojskiego i Anny Zmycielskich-Zamojskiej. Jego dziadkiem ze strony ojca był Stanisław Zamojski, 12 ordynat, a babką Zofia z Czartoryskich-Zamojska. Te postacie są również bardzo ciekawe i opowiemy o nich Państwu w kolejnych odcinkach. Jesteśmy teraz w Sieni Pałacowej, skąd zabiorę Państwa na wycieczkę po naszym muzeum. Około 90% ekspozycji prezentowanej obecnie to pamiątki po Konstantym Zamojskim. Każde kolejne pomieszczenie, do którego za chwilę wejdziemy, nosi ślady jego ingerencji, bowiem choć podczas przebudowy pałacu korzystał z pomocy nieznanego dziś architekta, to wszystkiego dopilnował osobiście. Z pewnością sam dobrał meble, oświetlenie, obrazy, ramy, wystrój okien i wiele innych drobiazgów, które w całości tworzą niepowtarzalny klimat kozłowieckiej rezydencji. Jak i dlaczego skromna rezydencja, jaką zastał w Kozłówce Konstanty, zamieniła się w wytworny pałac, który z całą pewnością mógłby stanąć w Paryżu. Otóż remont pałacu był konieczny, aby uczynić go miejscem, w którym żyje się wygodnie i nowocześnie. Kozłówkę należało też przygotować do pełnienia roli rezydencji godnej przyszłego ordynata wychowanego w europejskim Paryżu. Ale Aldona Cholewianka-Kruszyńska ocenia, że Konstanty zrobił to nie tylko po to, by schlebić swej próżności czy estetycznym potrzebom. Według niej, i trudno się tutaj z nią nie zgodzić, Konstanty przeistoczył Kozłówkę w panteon rodu Zamojskich, możnego i o długiej i pełnej chwały historii. Nie znamy dzisiaj z pewnością autora przebudowy. W grę wchodził m.in. Leonardo Marconi. On to w 1878 roku dla Konstantego zbudował pałac przy ulicy Foksa w Warszawie, który później również wszedł w skład dóbr ordynacji kozłowieckiej. Pałac ten, uznany za jeden z piękniejszych w stolicy, był przejawem znakomitej znajomości Konstantego modnych tendencji w architekturze. Niedługo później rozpoczęła się przebudowa majątku w Kozłówce, trwająca od lat 90. XIX wieku do 1914 roku. Zmianom uległy wszystkie elewacje pałacu i choć bryła pozostała ta sama, pałac zyskał zupełnie odmienny od XVIII-wiecznego kształt. Dobudowano monumentalny portyk kolumnowy z wykutymi w piaskowcu kolumnami korynckimi i tralkową balustradą otaczającą taras. W polu tympanonu umieszczono herb Zamojskich Jelita. Po bokach pałacu znalazły się dwie, trzy kondygnacyjne wieże oraz podcienia. Od strony wschodniej pojawił się rozległy taras, umożliwiający zejście z reprezentacyjnego pierwszego piętra bezpośrednio do ogrodu. Teraz i schody zostały rozebrane w końcu lat 50. XX wieku. W 1904 roku rozpoczęła się budowa kaplicy, później oficyny północnej, a około 1908 roku teatralni. Rodzina Konstantego musiała przez wiele lat znosić trud mieszkania w jednym wielkim placu budowy, ale było warto. Powstała naprawdę niezwykła rezydencja, która zawierała wszystkie elementy architektoniczne typowe dla bogatej siedziby magnackiej. We wnętrzach zmiany były niewielkie pod kątem rozmieszczenia pomieszczeń, ale znaczące w kontekście ich atrakcyjności. Wprowadzono bogatą sztukaterię na sufitach. Wiemy, że 5 z nich zaprojektował Jan Heinrich Młodszy. Rodzice zachwycają bogactwem motywów i jakością wykonania. Obrazy, ramy, kryształowe lustra, meble, rzeźby, piece, porcelana, srebra i inne wspaniałe przedmioty rzemiosła artystycznego nadały wnętrzom niepowtarzalny charakter. Co najwspanialsze, ta aura obecna jest tu nawet dzisiaj, dlatego muzeum jest tak chętnie odwiedzane przez turystów. Thank you.
Konstanty urodził się w Warszawie w 1846 roku, ale dzieciństwo i młodość spędził we Francji i tam uformował swój gust artystyczny w duchu drugiego cesarstwa. Na klatce schodowej widać, w jaki sposób Konstanty dekorował ściany. A obrazy wieszał bardzo blisko siebie, jeden obok drugiego, tak że właściwie nie widać spod nich faktury ani koloru ściany. Złośliwie mieli mówić, że swój pałac obrazami po prostu wytapetował. Obraz faktycznie dobierał do miejsca, w którym chciał go powiesić, często nawet ingerując w jego rozmiar. Możemy to szczególnie wyraźnie zaobserwować w przypadku kopii, które posiadał. Często różnią się one wielkością od oryginałów. Największy obraz przedstawia króla Francji Henryka III Walezego w momencie ustanawiania Orderu Ducha Świętego. Cztery postacie to przodkowie z rodziny Zamoyskich. Drugi ordynat Tomasz i jego syn, trzeci ordynat Jan Sobiepan Zamoyski i ich żony. Jest też scena zwiastowania Najświętszej Marii Panny, taka sama jak w katedrze w Zamościu. Kolejne pomieszczenie to gabinet hrabiego Konstantego, skąd zarządzał swoim majątkiem. Ojciec, Jan Zamoyski, zadbał o staranne wykształcenie syna, ale teoretyczna nauka nie interesowała młodego Konstantego. Dwa razy podchodził do egzaminu maturalnego, którego i tak ostatecznie nie zdał. Wiele więcej nauczył się już po powrocie do kraju, odwiedzając majątki krewnych, podpatrując je gospodarzom i na praktykach w Kancelarii Dóbr Ordynacji Zamoyskich w Warszawie. Miał wtedy trochę ponad 21 lat. Obawiał się nie tyle powrotu do kraju, który znał tylko z opowieści, co objęcia majątku, który ojciec dla niego przeznaczył. Niepokoił się, jak sobie poradzi w nowej sytuacji, czy powiodą się jego ambitne zamierzenia i przede wszystkim, czy w tym wszystkim nie zawiedzie ojca i całej rodziny. Konstanty interesował się nie tylko dobrami przynoszącymi wymierny dochód, ale przede wszystkim podupadłym nieco już pałacem, który zamierzał przeobrazić w prawdziwą rezydencję. Jego wielkim marzeniem było założenie w Kozłówce ordynacji, czyli stworzenie zwartego, niepodzielnego majątku, który w całości odziedziczy jego potomek. Plany te powiodły się i w 1903 roku ustanowiono ordynację kozłowiecką jako jedną z ostatnich w Polsce. Oprócz dóbr na Lubelszczyźnie w jej skład wszedł również pałac w Warszawie przy ulicy Foksa. To najstarszy obraz w naszej kolekcji. Został namalowany przez Johanna Oswalda Harmsa w 1672 roku. Nosi tytuł Pejzaż z ruinami. Niżej cylindryczne biurko należące do hrabiego Konstantego. Bardzo piękne, jednocześnie ciekawe. Posiada kilka tajnych skrytek i szufladek, gdzie można schować m.in. tajną korespondencję. Na biurku komplet przyborów do pisania z pracowni braci Łopieńskich w Warszawie i fotografia emaliowana matki hrabiego. W sypialni, z której korzystał hrabia Konstanty, obok łóżka wiszą portrety jego rodziców. To Jan i Anna Mycielscy oraz duży portret babki Zofii. Konstanty lubił otaczać się przedmiotami, które ułatwiały mu życie. W tym pokoju możemy zobaczyć dwa stoliki o ruchomych blatach, które można dowolnie regulować. Mamy tutaj też termofor do podgrzewania pościeli oraz specjalną szafeczkę do przechowywania cygar. Konstanty był wielkim miłośnikiem cygar i taką specjalną szafeczkę również sobie sprawił. W rogu znajduje się kącik łazienkowy, ale służy on już tylko do dekoracji, bowiem Konstanty w swoim pałacu zorganizował prawdziwe łazienki z systemem kanalizacji. Swoją łazienkę hrabia posiadał za małymi, okrągłymi drzwiami. Tam był również pokój dla lokaja i przejście do kaplicy. A my teraz pójdziemy zobaczyć, jak wygląda łazienka pani hrabiny. Kolejną charakterystyczną rzeczą dla pałacu w Kozłówce są łazienki. Konstanty już na początku XX wieku zorganizował tutaj prawdziwy system kanalizacji i 6 łazienek, 3 na górze i 3 na dole. Teraz jesteśmy w łazience pani hrabiny. Za chwileczkę pokażemy też Państwu łazienkę przeznaczoną dla gości. W łazience oczywiście tradycyjna wanna z oryginalną armaturą z firmy Sikorski & Kurcewski w Warszawie. Wysokie srebrne urządzenie do podgrzewania wody i bardzo piękny piec. Piec pochodzi z Miśni, jest to jeden z 3 unikalnych egzemplarzy.
W łazience również przybory toaletowe. Te tutaj są oznaczone herbem rodziny Zamoyskich. W małym salonie w czasach pierwszych właścicieli pałacu, w czasach Bielińskich, znajdowała się kaplica pałacowa. Konstanty, kiedy wybudował osobną kaplicę, tutaj urządził salonik. W pokoju tym najciekawszym elementem jest piano melodikon. To taka duża katarynka odtwarzająca melodię z perforowanej taśmy. Konstanty w ogóle bardzo lubił muzykę, bardzo lubił słuchać muzyki, ale był na tyle niewprawnym muzykiem, iż bardziej interesowały go urządzenia mechaniczne. W pałacu znajduje się kilka takich urządzeń. Opowiemy o nich Państwu w kolejnym odcinku. Pokój błękitny był sypialnią żony Konstantego, hrabiny Anieli. Ożenił się z nią w 1870 roku. Była córką Tomasza i Wandy z Ossolińskich. Małżeństwo było raczej udane, choć niespełnione poprzez brak dzieci. Wiemy, że Aniela była kobietą ładną. Jedna z gazet lwowskich, zamieszczając wzmiankę o balu, na którym bawili się młodzi państwo z Kozłówki, pozwoliła sobie też na pochlebną dla Anieli notkę. W 1872 roku Konstanty zamówił u mistrza Jana Matejki portret żony. Piękny obraz przedstawiał hrabinę jako władczą, wspaniałą kobietę. Hrabia, ujrzawszy wizerunek, zawołał: mistrzu, ale moja żona tak nie wygląda. A Matejko miał odrzec: ale powinna pani hrabio tak wyglądać. Obraz ten zaginął w 1944 roku wraz z innym dziełem mistrza Jana, Zamoyski pod Byczyną, przedstawiającym wzięcie do niewoli arcyksięcia Maksymiliana Habsburga przez hetmana Jana Zamoyskiego. Dziś wyposażenie sypialni hrabiny Anieli stanowią typowo kobiece meble. Piękny, dekorowany porcelanowymi płytkami stolik, szezlong, kącik nazywany gotowalnią, z toaletką i szkatułkami na kosmetyki i drobiazgi. Ciekawostką jest fizharmonia, damskie domowe organy, na których można dziś zagrać. Na ścianach siostra i ojciec hrabiny oraz portret Zofii i Stanisława Zamoyskich z sześciorgiem najstarszych dzieci.